Bardzo się cieszę, że dotarliście Państwo do Krakowa i cieszę się, że to wczorajsze spotkanie w Wieliczce udało się znakomicie. Natomiast tak jak Pani profesor powiedziała, mamy kolejne zadanie, nazwijmy to tak. Natomiast pytanie jest, ja będę troszeczkę adwokatem diabła tutaj i pytanie jest, czy powinniśmy tworzyć nową grupę? No, mamy swoje tradycje i chciałem troszeczkę z innej strony pokazać pewne rzeczy i dosłownie w 5 minutach powiedzieć coś takiego, że jest już od wielu lat istniejąca europejska European Myeloma Network, która, no, pani profesor Mszyńska jest członkiem i wiele osób się w tym momencie również zapisało. I jest takie zaproszenie wspólnie tutaj z profesorem Jamroziakiem i z profesorem Jędrzejczakiem. Byliśmy na pierwszym kongresie w kwietniu zorganizowanym w Turynie. I ten pierwszy kongres uświadomił, że każda z grup, no są grupy, jak Państwo wiecie, hiszpańska, francuska i tak dalej, mamy polską grupę i jest zaproszenie do pracy wspólnej. I profesor Peter Zonneveld, który jest przewodniczącym European Myeloma Network, wysłał nam pierwszy projekt i ten pierwszy projekt już jest związany z pewnym zaproszeniem. Tutaj pokazuję, gdzie, no, jakie centra są najbardziej aktywne i no, niestety Polska w tym jeszcze nie uczestniczy, ale myślę, że możemy zacząć, bo ten projekt to jest trzecia faza badania porównująca daratumumab, Velcade, lenalidomid i dexamethason, DVRD, versus standardowe leczenie, czyli Velcade, lenalidomid, dexamethason. Jak Państwo wiecie, w naszym kraju jest dalej VTD i boję się, że VRD nigdy nie będzie. I to jest duża szansa dla polskich pacjentów, żeby w tym wziąć udział. Jest już 5 polskich ośrodków, które zostały zaproszone i ten program ruszy na jesieni tego roku. Ośrodek warszawski, profesor Basak, ośrodek gdański, profesor Zaucha, ośrodek katowicki, profesor Helbig, ośrodek krakowski, profesor Skotnicki i ośrodek jeszcze jeden, który jest w trakcie negocjacji. Także Poznań, tak, dokładnie. Także to jest, pokrótce pokażę, na czym polega to badanie. To jest badanie, które rzeczywiście jest bardzo ciekawe, wykorzystujące jako konsolidację przeszczep szpiku kostnego. No i oczywiście później jest leczenie z daratumumabem. I polska grupa szpiczakowa ma możliwość wejścia do tego programu i myślę, że z tego skorzystamy na 100%. Drugą rzeczą jest coś, co zaproponował Laurent Gardere, który będzie tutaj z nami. Jest on przewodniczącym takiego podkomitetu do spraw dyskrazji plazmocytowych w EBMT. Na ten moment jedyną osobą, która w tym podkomitecie jest osobą aktywnie działającą, bo specjalnie to sprawdziłem, jest profesor Jędrzejczak. Jest tutaj zaproszenie również od Laurena, że no możemy jako Polska Grupa Szpiczakowa również aktywnie włączyć się do tych działań tego podkomitetu. Także są dwie kolejne możliwości. Natomiast tak nigdy tego nie robimy, ale uważam, że warto to podkreślić. Chciałem bardzo podziękować ludziom, których tutaj wymieniłem na tym slajdzie, którzy przyczynili się do powstania, to co pani profesor powiedziała, tych publikacji, które pokażę, związanych z rzadkimi sytuacjami w szpiczaku. To jest ostatnie 3 lata tylko i bardzo dziękuję. Nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, państwo doskonale wiecie o kogo chodzi. Te publikacje pozwoliły, no, jedna z tych publikacji właśnie pozwoliła określić indeks prognostyczny w pierwotnej białaczce plazmocytowej, który będzie w tym momencie walidowany przez angielską grupę szpiczakową i myślę, że on wejdzie na stałe do annałów. Kolejna sytuacja, opracowaliśmy ponad 100 pacjentów, to największa grupa na świecie z wtórną białaczką plazmocytową. Pokazaliśmy, że ci pacjenci żyją dosłownie 2,5 miesiąca, także rzeczywiście to jest kiepskie przeżycie. Pokazaliśmy też w ostatnim badaniu, takim liście właściwie do American Journal of Hematology, rzadką sytuację ze szpiczakiem IgE. Tutaj z Polski był aż jeden przypadek, no ale no taką mamy diagnostykę. Również zajęliśmy się rzadką sytuacją szpiczaku, czyli młodymi pacjentami, którzy są poniżej 30 roku życia. I tutaj też największa grupa na świecie, 52 pacjentów, również z pacjentami polskimi.
Kolejna sytuacja to jest już współpraca z Harvardem, również Polskiej Grupy Szpiczakowej. Pokazaliśmy sporą grupę 134 pacjentów ze szpiczakiem IgM. Pokazaliśmy różnicę pomiędzy tą jednostką a chorobą Waldenströma. Kolejna sytuacja, biklonalne szpiczaki, i pokazaliśmy przeżycie, że to przeżycie nie różni się praktycznie od tych przeżyć w szpiczakach tradycyjnych. No i te pierwsze prace tutaj, bardzo dziękuję docentowi Grząśko, który bardzo aktywnie działał. Pokazaliśmy 172 pacjentów z zajęciem centralnego systemu nerwowego. Jest to tak jak do tej pory największa grupa na świecie z tą rzadką sytuacją kliniczną. Ci pacjenci też przeżywają w granicach 6-7 miesięcy niestety. I jedna z ostatnich prac to jest praca ze skórnym zajęciem szpiczaka. To jest 53 pacjentów, również kiepsko rokująca sytuacja kliniczna. Pokazaliśmy też nowy sposób mobilizacji, to jest cyklofosfamid z Vepezidem dzięki współpracy z profesorem Davidem Wezole. I zajęliśmy się też troszeczkę laboratorium tutaj wspólnie z docentem Czepielem, z docent Gdulą Argasińską. Mieliśmy dwie prace związane z erytrocytami i fatty acids. Natomiast no to już też rzadka sytuacja, czyli szpiczak w ciąży. W Polsce na szczęście do tej pory się nie zdarzył, ale trzeba o tym mówić, ponieważ no, jak Państwo wiecie, ci pacjenci żyją coraz dłużej i są coraz młodsi i takie sytuacje kliniczne też się mogą zdarzyć. No. Proszę Państwa, ostatnie kilka slajdów chciałem pokazać takim projektom, które będą się toczyć. To jest nasz wspólny projekt, zaproszenie zarazem do Państwa. Wszyscy wiemy, że jest zespół POEMS, który nawiasem mówiąc miał być kilka lat temu opisany przez Polską Grupę Szpiczakową. Nie stało się to, ale może się stanie. Natomiast chcielibyśmy zaproponować taką propozycję badania VEG, który jest rzeczywiście kluczowy w zespole POEMS. I tu dzięki dr Magdalenie Zawadzie, której bardzo dziękuję za ten slajd, mamy taką propozycję dla Państwa. Do tej pory jest jeden ośrodek, ośrodek profesora Klupy czy Kulpy w Krakowie, ale niestety tutaj no, jest kłopot z oznaczaniem. No, my tutaj jako Polska Grupa Szpiczakowa powinniśmy mieć taki ośrodek. Uważam, że Kraków jest dobrym miejscem, żeby wysyłać surowice. No i Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka zakupiła pierwsze odczynniki, także tutaj możemy metodą ELISA to badać. Jeżeli ktoś z Państwa miałby podejrzenie zespołu POEMS, zapraszam do wysłania próbki do Krakowa. Na koniec chciałem powiedzieć o czymś, co jest trochę nietypowe, ale profesor Robak, który wczoraj był w Wieliczce, bardzo mu się ten pomysł spodobał i jest to pomysł związany z książką Wszystkie twarze szpiczaka. 100 historii pacjentów na stulecie odzyskania niepodległości. Ten projekt się toczy i mamy w tym momencie już opisanych tych 100 pacjentów, 100 wywiadów konkretnie i na 11 listopada, jak Państwo będziecie w Krakowie, zapraszam na godzinę 16 w sali Nowodworskiego, będzie oficjalny event z tym związany. Mamy też coś, co będziemy też mówić na tym spotkaniu, czyli turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów ze szpiczakiem. Jeden taki turnus w kwietniu się odbył, kolejny we wrześniu będzie się odbywał, a tu jest zaproszenie do trzeciego turnusu. No, uważam, że ci pacjenci, należy im się nie tylko leczenie, również rehabilitacja. Niestety dalej jest to nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i po to to robimy, żeby udowodnić Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że tym pacjentom warto refundować takie leczenia. Jak Państwo wiecie, ludzie jeżdżą z lekkim nadciśnieniem i tak dalej, no i rehabilitacja nie jest refundowana. I na koniec zaproszenie od profesora Terposa, który jest naszym przyjacielem, organizuje educational workshop w październiku, 26-27 października, i jako członków Polskiej Grupy Szpiczakowej zaprasza na te warsztaty. Dziękuję bardzo.